Mija już prawie 5 lat, od kiedy został ogłoszony pomysł programu mieszkaniowego Mieszkanie Plus, programu rządowego. O liczbach nie mówimy, bo wszyscy mówią o nich z zażenowaniem. Po 5 latach ten efekt na poziomie kilkuset mieszkań, jedni mówią, że jest to 800, niektórzy mówią, że nawet troszeczkę mniej niż 800. W zasadzie nie ma o czym mówić. Myślę, że do podobnego wniosku doszła pani minister Jadwiga Emilewicz, która powiedziała, resetujemy to, co było do tej pory. No szkoda, że to tak się kończy. Nie wiem, czy ten reset jest wystarczający, czy nie powinno się zrobić delay tu. Ale są pomysły, do których warto wrócić, bo jako Związek Banków Polskich od 2010 roku konsekwentnie powtarzamy. Dalszy rozwój i ułatwienia dla emisji listów zastawnych, ich nabywania na rynku kapitałowym, czyli rozwój bankowości hipotecznej, powrót do idei kas oszczędnościowo-budowlanych oraz jeśli już mówimy o podatkowych rozwiązaniach różnych, które się pojawiają, to raczej ulga podatkowa dla tych, którzy chcą kupić drugie i trzecie mieszkanie i przeznaczą je na najem. Ja sobie jestem w stanie wyobrazić, że taki inwestor jest nawet gotów się poddać pewnej regulacji w zakresie na przykład wysokości stawek czynszu, tak jak to robią Niemcy dzisiaj w Berlinie, żeby nastawiać się pewne graniczne poziomy, których czynsz w najmie komercyjnym również nie może przekroczyć, ale to jest chyba najskuteczniejszy sposób na to, żeby ci, których dzisiaj na to stać, mogli na ten rynek wprowadzić kolejne mieszkania na wynajem.